zarządu i wszystkich naszych członków. Przystępujemy do otwarcia walnego zgromadzenia. W tym momencie pierwszą czynnością będzie założenie insygnii cechowych, a później wprowadzenie sztandaru, który za chwilę to zrobimy. Sztandar Cechu Rzemieślników Przedsiębiorców w Lubawie wprowadził. Gratulacje z okazji ponownego wyboru na burmistrza miasta Lubawa.
Krzysztofowi, naprawdę wszelkiej radości. Na następne 24 lata. Jak powiedziałem, się jeszcze oczywiście słowo powiedzą, to tu nie mieli chwili, natomiast chcąc złamać tego głowę, bo trzeba to zrobić, więc z tak uroczystością poproszę o fakt, iż w chwili obecnej pozwolę sobie, aby jeden i drugi z oddalonych przekazali Państwu słowo.